Zasadniczo dzisiaj miała być pizza. Ale to jeszcze nie czas. Dziś wjeżdża, moi drodzy, kolejny raz Azja. Ja to cholera znaję. Go Asia, smaki Chin. Pierożki dim sum z wieprzowiną. Oryginalny przepis chiński. Przygotować parowar bambusowy. Dobra, to pomińmy. To znaczy, że nie idzie ich normalnie usmażyć. Jezu, można gotować przez 6 minut do garku normalnie. O, uratowani. Dobra, szybki unboxing. Co tu mamy? Mamy tych pierożków, o, jeden wypad z formy. 5 plus ten sos. Pałeczek nie dodawają w komplecie, ale ja pałeczki mam. Wyniosłem kiedyś z restauracji chińskiej, bo nie umiałem nimi jeść nigdy. I dzisiaj to będzie tak naprawdę mój pierwszy raz, jak będę się starał normalnie jeść pałeczkami. Bez zbędnej filozofii. Woda. Na gaz. Łogień. I czekamy, aż zacznie, jak to się mówi, bulkać. W międzyczasie wyglądają one w ten sposób. No, całkiem spoko. To przelejemy do miseczki. Potem wpadną dupeczki. Albo na opak. No i elegancko. Najwyżej będziemy się dopychać bananami. Dobra, słuchajcie, teraz żarty na bok. Oglądałem profesjonalne filmiki na YouTubie. Wiem, że muszę to rozerwać. Tylko tak, żeby nie zepsuć. Dobra, chyba jeszcze nie zepsułem. Mówili tam, żeby je potrzeć, żeby nie było drzazgów żadnych w jedzeniu. Dobra. LOL! Potrafię pałeczkami jeść! A, dobra. Ej, zajebisty jestem. Teraz już nie będę musiał się prosić o widelec. Przy okazji, mam tutaj rzekomo oryginalny oscypek. Ha! Jem oscypka jak Azjata. Tu jest jakaś tajemnicza azjatycka inskrypcja. Nie mam pojęcia, co ona znaczy. Może z drugiej strony jest tłumaczenie. Aha. Woda wr. Także uwaga. Pyk, myk, cyk, dup i... A! 6 minut, start. Ha! Pyk, myk. Co prawda nie mam bambusowego parowaru, ale powinno być okej. Oni, jako żyjemy pałeczkami, nie używamy noża i widelca, chcieliby, żebym ja to całe sobie ładował do gęby. Albo trzymał i odgryzał, a jestem przyzwyczajony do krojenia widelcem. Ale dobrze zrobimy, jak Pan Bóg azjatycki przykazał. Dobra, łapiemy bydlaka pieroga. Kurwa. Się z tym będę srał. Dobra. Zatąkać. I próbujemy. Ej, zajebiste są, powiem wam. Czuć mięsko, czuć warzywa. Kurde, usytasy. Kurde, w sumie to mógłbym się takim Azjatom urodzić. Tylko oni ponoć mają małe te. No wiecie. Te. Zajebiste. A! Tą sztukę muszę ewidentnie jeszcze dopracować. Tu wam pokażę w makro takiego bydlaka pieroga. A mamy mięsko, mamy warzywa. Generalnie wygląda bardzo spoko i niepodejrzanie. O, mam nadzieję, że żeście się bawili równie dobrze co ja, bo naprawdę są smaczne. One kosztowały jakieś tam parę złotych. Warto. Także no, następna prawdopodobnie będzie pizza, o ile jeszcze będzie zjadliwa. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę, wpadajcie na Facebooka, na streamy na Twitchu, a ja dalej się delektuję chińskimi pierogami. To tyle. Dzięki, konnichiwa, z Bogiem, no i elo. Kurwa, jakie dobre.